Druk 1047, nadanie statusu Miejskiej Instytucji Kultury. Bardzo proszę pan przewodniczący. Drugą grupę stanowią instytucje takie jak Narodowe Centrum Kultury, Centrum Kultury w Dworze Geochronickim, Dom Kultury Podgórze, Śródmiejski Ośrodek Kultury Nowa Huta, Ośrodek Kultury Cypriana Kamila Norwida, Ośrodek Kultury Zespół Pieśni Tańca Krakowiacy oraz Galeria Sztuki Współczesnej. I w identycznym trybie proponuje się wprowadzenie zmian statutowych uwzględniających nowe zapisy znowelizowanej ustawy. Pani przewodnicząca, jeśli można, ja chciałbym, szanując ogromny czas państwa, posłucham odnieść się do pytania pani radnej Dobrowolnej. Bardzo proszę, zgłosić na tych miejscach. Ale zapewne temat, który był podjęty, wszystkich nas interesuje. Proszę państwa, pragnę oświadczyć całą mocą i mogę przedstawić stosowne informacje szczegółowe na ten temat. Instytucje kultury pozyskują w ostatnich latach bardzo znaczące środki. Muszę to powiedzieć ze względu na to, że taka opinia, która dzisiaj tutaj padła, była krzywdząca bardzo dla dyrektorów i dla zespołów. Pragnę dodać na przykładu, że na przykład Muzeum Historyczne Miasta Krakowa pozyskało ze środków MRPO, zapewne pan prezydent Śmiel mógłby tutaj o szczegółach wręcz powiedzieć, 4 miliony euro na najbliższe lata, że Muzeum Sztuki Współczesnej Mozart w bieżącym roku dostało 1 700 000 na zakup zbiorów, że przy budowie fabryki Schindlera właściwie miasto zapłaciło za całą przebudowę tego ogromnego muzeum zaledwie 20 milionów, reszta to były środki właśnie zewnętrzne. Pragnę dodać także, że sam Wydział pozyskuje znaczące środki. Potem jako przykład koronny. Przez 3 lata kolejne, gdy to były tak zwane fundusze miejskie, miękkie, otrzymywaliśmy na krakowskie noce bardzo znaczące środki, bo w bieżącym było to 882 000. Pragnę dodać także, bo byłoby to też krzywdzące dla organizacji pozarządowych. Przecież wszystkie przydzielane środki są przydzielane wówczas przez miasto, gdy z ich strony są bardzo pokaźne wkłady finansowe i ich zaangażowanie. Także pewnie należałoby sobie życzyć w innych dziedzinach tej zapobiegliwości, jaką znajdują właśnie instytucje kultury. Jeśli ktokolwiek będzie zainteresowany, będziemy mogli podać bardzo precyzyjne dane na ten temat, bo materiał przygotowany jest. Bardzo dziękuję. Szanowni państwo, druk 1047 nie ma opinii komisji. Otwieram dyskusję. Czy ktoś z państwa? Druk 1047. Nie widzę. Zamykam dyskusję. Stwierdzam, że za dwa pierwsze czytanie projektu wprowadzam termin autopoprawek na dzień 15 grudnia, godzina 15. Jest także zgłoszenie poprawek na dzień 13 grudnia, godzina 15.